Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros i tutaj witam was w Wiedźminie 3. Tak, dodatek krew i wino. Dopiero co włączyłem, jeszcze nic nie ustawiłem, kompletnie nic. Dzisiaj cały dzień miałem, powiedzmy, że ciężki dzień, dopiero teraz jest wieczór i mogę sobie w końcu w coś pograć, coś nagrać. Tak więc dobra, zobaczmy. Dziękujemy za zakupienie dodatku krew i wino. Dodatek krew i wino można rozpocząć na trzy sposoby. Wybierz opcję od początku. Pierwsze zadanie w dodatku krew i wino zostanie automatycznie dodane do twojego dziennika po ukończeniu zadania poeta w opałach. Rozpocznij to zadanie, jeśli twoja postać zdobyła już dość doświadczenia. Sugerowany poziom 34. Załaduj uprzednio zapisany stan gry. Pierwsze zadanie w dodatku krew i wino zostanie automatycznie dodane do twojego dziennika, o ile zadanie poeta w opałach jest już ukończone. Rozpocznij to zadanie, jeżeli twoja postać zdobyła już dość doświadczenia, sugerowany poziom 34. Wybierz opcję tylko krew i wino. Rozpoczniesz wówczas rozgrywkę specjalnie przygotowaną postacią na 34 poziomie z domyślnym ekwipunkiem i umiejętnościami. Dość ciekawe. Tak, tylko którą opcję? Ostatnia opcja na 100% odpada. Od początku. Okej, chyba to jest dobra opcja. Pierwsze zadanie w dzienniku krew i wino zostanie automatycznie dane do twojego dziennika, o ile zadanie uprzednio zapisany stan gry. Chyba to jest to. Ale tutaj nie widzę jakiejś innej opcji. Dobra. Pierwsze co, to chciałbym sobie... Wszystkie dźwięki. 30, tak, myślę, że... 80... 80... To się nagrywa, rozumiem. No, już myślałem, że tu mi jakiś program chce zawieść. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Okej, tu mamy ustawione ustawienia sterowania. Nie, mapowanie klawiszy. Tu jest bardzo ważna opcja. I to chyba... Co patrz, to mi się po prostu przestawiało. Gdzie to jest? Użyj przedmiotów pod ręką. Oczywiście, wyszedł nowy patch i oczywiście musiał się zmienić. Środkowy przycisk mojej myszce, niestety mogę wam tu ją pokazać, to jest myszka Razer Naga, dość stara. Środkowy przycisk myszy, czyli kółeczko. Po prostu, no, troszkę mi nie działa, tak więc używam sobie numpada 5. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, pokażę wam, o. Używam sobie piątki po prostu tutaj, o. Tak, tutaj na środku. Do używania przedmiotów pod ręką. I wciąż wydaje mi się, że jest mimo wszystko za głośno. Dobra, weźmy sobie 25, niech będzie. No i dobra. Wczytamy sobie grę. To jest mój zapis użytkownika. Ukończyłem właśnie niedawno. Dodatek ten poprzedni, on się nazywał Serce z Kamienia. Nie zrobiłem niestety misji pobocznych, bo jakoś tak nie miałem ostatnio czasu. Powiecie pewnie, o Admiros, dopiero teraz ukończyłeś Serce z Kamienia. No ale jakoś tak wyszło, że tego Wiedźmina po prostu chciałem jak najdłużej grać, jak najbardziej cieszyć się tą grą. Dlatego tak powoli przechodziłem, po prostu dawkowałem tą grę tak powiedzmy stopniowo, żeby po prostu nie zagrać w nią. Tak no life, no life, no life. A później, o, no, no szkoda, że to już jest koniec, tak? I by było po prostu smutno. Okej, okay, krew i wino. Jakieś zadanie tutaj mi się popsuło. Zobaczmy, co to jest. Zadanie, które to się dzieje, zostało zastąpione pierwszym zadaniem w dodatku. Byś rozpoczął przygodę tylko wówczas, jeśli twoja postać osiągnęła poziom 34 bądź wyższy. Niepowodzenie. Gangi Nowigardu. Co to było zadanie na Gangi Nowigardu? Okej, okay, zakładki... Okej, okay, tutaj coś ulepszyli, widzę, wow, troszkę pozmieniali tutaj, no nieźle. Eliksiry i tutaj znajdę elementy pancerza, spoko. Wciskając, możesz zmienić rozmiar opisu przedmiotu, to mnie raczej nie interesuje. Mam 39 poziom, więc luzik tak naprawdę. Jak wybrany przedmiot będzie wyglądał, wciskając X, okej. Okay. Podgląd. Wow, strasznie dużo tu jest. Sortowanie przedmiotów ciśnij F, statystyki pod C. Dobra. Mnie najbardziej interesują zadania. Wow, troszkę się tutaj pozmieniało. Zakończone. To są po prostu wszystkie nasze zadania. Spoko, troszkę tutaj ulepszy. Nieukończone. Historia Cili, wyścig. To ok, to było raczej nic nieważnego. Gangi Nowigardu.
To jest zadanie, którego nie ukończyłem, ale ona już. Ono już było dość dawno. Okej, Tasaka. Okej, dobra, to jest zadanie, którego dawno, którego nie ukończyłem jakiś czas temu, więc w sumie nawet bez dodatku, jak grałem, jeszcze nawet go nie ukończyłem. Więc moim zdaniem to nie jest nic ważnego. No i mamy Witcher 3. Dobra, zobaczmy sobie ogólnie 90 na 160. Tutaj mamy bronie. Jeszcze trochę mi tych rzeczy tutaj zostało. Zbroje troszkę tutaj podzielili, pozmieniali, powiedzmy. Wow, jakie fajne kategorie zrobili. No tak, rzemiosło, alchemia. Tego jak zawsze mamy w brud. Aż za dużo bym powiedział. Przedmioty fabularne. Okej, przedmioty. Mięso wilkołaka, tutaj jakieś inne. Mnóstwo rzeczy po prostu. Ja tego wszystkiego nie pousuwałem nawet. Nie posprzedawałem nic po prostu z tego. No i tak wracając do tematu, właśnie znaczniki. Okej, tu coś się nowego pojawiło. Ale gra mi się chyba zawiesiła. Nie, to mamy po prostu kontynuować. Okej, znaczniki tym oraz masz jeden zwykły znacznik, 10 specjalnych. Okej. Spoko. I znajdź nowe zlecenie tabliczek ogłoszeniowych Velen. Okej, więc tutaj znów pojawiły się jakieś nowe zadania. Mnóstwo nowych zadań. Pewnie będą zaznaczone na czerwono, bo to zadania właśnie jest w dodatku krew i wino. Okej, ale tu mamy poselstwo. Okej, nowe zlecenie na tablicach ogłoszeniowych Velen. Z dodatku. Ale tu mamy jeszcze zadania. To jest zadanie główne. Okej, spoko. Zadania poboczne, których jeszcze nie zrobiłem. Oraz trochę poszukiwań, więc tego raczej nie będziemy. To jest z podstawki. To jest ze Skellige, to jest w dodatku serce z kamienia na niebiesko zaznaczone. Na razie tego nie będziemy robić, teraz się zajmiemy po prostu dodatkiem krew i wino. Więc jeszcze chciałbym sobie zobaczyć moje itemsy. Okej, wyśmienita zbroja kota. Wyśmienite. Okej. Nie wiem, czy można jeszcze raz ulepszyć. Wyśmienity miecz, a tu mam ulepszony cechu kota, więc jeszcze brakuje mi wyśmienitego stalowego miecza cechu kota. Więc trochę rzeczy tu jeszcze nam brakuje. Okej, więc tutaj zakończył się tak naprawdę nasz dodatek serce z kamienia. I teraz powinienem gdzieś tutaj pójść, ale jak się stąd wydostać? Prawdę mówiąc, to nie wiem. A tędy, tak mi się wydaje. Tu i przez tędy. Okej, dobra, więc na razie się stąd wydostaniemy. No właśnie, czekajcie. Obiecuję, że to nie potrwa zbyt długo. Tu mnie widzicie cały czas na kamerce. Troszkę sobie obniżymy kamerkę, bo z tego co widzę, to troszkę zasłaniałem zadania. W tym miejscu powinno być w miarę okej. No i dobra, lecimy sobie z Wiedźminem. Już jakieś tutaj lochy przechodzę. Oh shit. Oh shit. Właśnie, ile mam golda w ogóle? Gdzie jest mój gold? Nie widzę. Wszystko się. A dobra, 16 tysięcy. Ok, więc troszkę mamy tej kasy. No i tak, ogólnie sprawa wygląda tak, że. Coś mi tutaj nie pasuje, wiecie? Okej, dobra, bo zniknęły eliksiry. Chciałem właśnie użyć sobie tego eliksiru. Ogólnie sprawa wygląda tak, że właśnie na grupie zrobiłem ankietę. No i w tej ankiecie zapytałem was, czy chcielibyście jakąś odskocznię od takich indie, indyków, takich właśnie gier indie. I czy byście nie chcieli na przykład, czy nie chcielibyście, abym nagrał w dodatku właśnie Wiedźmina Krew i Wino. Tak więc napisaliście, że chcecie. To będzie fajna odskocznia i że właśnie postanowiliście, że. Co to filtry? Okej, to już było przecież. Okej, mało mnie to interesuje. Chciałbym się dostać do jak najbliższego. Okej. Dobra, ustawiliśmy tutaj znacznik. Do najbliższej wiochy chciałbym się dostać, zgarnąć trochę zadań i po prostu ruszyć ku przygodzie, tak? Nie ma się co zastanawiać. Jak widzicie, nagrywam 1080p. Sprawdzę tylko mojego kompa. No już jest ciepły. Może po prostu. Czekajcie.
Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Odpaliłem sobie, ogólnie rzecz ujmując, wentylator. Taki dodatkowy, chłodzący jednocześnie moje nogi i komputer. Miejmy nadzieję, że to pomoże. Bo jednak Wiedźmin mimo wszystko jest wymagającą grą, a mój GTX 770 ledwo co sobie z nim radzi. I aktualnie podczas nagrywania na takich średnio wysokich ustawieniach mam 46 klatek. Oczywiście liczba klatek się zmniejszy w zależności od liczby przeciwników. Kurde, jeszcze nie mogę się przyzwyczaić ogólnie do ustawień. I chyba wydaje mi się, że nie słychać tego wentylatora, bo tutaj spoglądam na OBS-a i wychodzi na to, że nie słychać go. Okej. Okay. Co ja miałem zrobić? A, już wiem co miałem zrobić. Patrzmy, jest, okej. Okay. Naprawić sobie troszkę rzeczy, ale to naprawię... Czemu mam... Aha, zbroję. No spoko, dobra, tutaj jest. Pyk, naprawmy sobie buty. Spodnie. Pancerz i gitarka. Dobra, czas ruszyć w jakieś miejsce. Mamy tutaj mnóstwo No i co ja kliknąłem? What the fuck? Gierko, co ty mi robisz? What the fuck was that? Serio, to było dziwne. Ale dobra, mniejsza o to. Jesteśmy w jakiejś wiosce, ale wydaje mi się, że tutaj... No tak myślałem. Przez przypadek na nią kliknąłem. Raczej tutaj nic nie zdobędziemy fajnego. Tak więc myślę, że... Żeby tu najpierw pójść. Ciężki wybór, naprawdę. Może tutaj. Karczma na rozstajach. Chyba tak dobrze przeczytałem, mam nadzieję. No i dobra. Ruszymy z dodatkiem. W ogóle, szczerze powiedziawszy, jedynie widziałem jakieś tam screeny i gameplaye. Tak naprawdę wiem jedynie, że ten dodatek będzie się tyczył Jaskra i tej krainy Tossound? Chyba tak się ona nazywała. Dobra, weźmy sobie jakieś zadania. Przestroga. W lesie krzyk daleko niesie, w puszczy pada cień najdłuższy, więc unikaj dziecię gaju, bo cię znajdą na drzew skraju. Okej. Okay. Wspomóżcie przy pogrzebie. Okej. Okay. Nie mamy go chować, ani... Okej. Okay. Tutaj jakaś pomoc. Przestroga. Dobrze, ludzie, jeśli gdzieś w lesie zobaczycie, że na gałęziach niby ozdoby pierniczki, jabłuszka w miodzie, kiełbaski, choćby... No to już było, to ja już to czytałem kiedyś. To jest z podstawki, what the fuck. Płaci się na wilwarskami korona. Las słyszy. Zważ co mówisz, las słyszy. No i to jest chyba to. Odezwa do Geralta z Rivi, Herbu Most. Geralcie z Rivi, z woli miłościwie nam panującej, jaśnie oświeconej księżnej Anny Henriety, przybyliśmy do północnych królestw, by przedstawić ci nasze posłannictwo. W księstwie Tossaint pojawił się potwór straszliwy, bestią zwany, który dopuścił się do straszliwych zbrodni na poddanych księżnej pani. Tylko najsłynniejszy pośród wiedźminów będzie w stanie zgładzić bestię. Dlatego prosimy cię pokornie, żebyś raczył stawić się we wsi Debrza. Gdzie czekamy na ciebie pełni nadziei, że raczysz wysłuchać i wyzwolisz naszą ojczyznę ze szponów strachu. Twoi pokorni słudzy i rycerze jasnie oświeconej. Bla, 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 bla. Okej, okay, weźmiemy sobie to. Okej, okay, książki i zwoje. To jest też coś nowego. Między książkami nieprzeczytanymi. Okej, okay, spoko. I mamy tutaj jakieś nieprzeczytane. Pakt krwi. Dobra, to sobie przeczytaliśmy. Okej, okay, no i dostałem... Dobra, i tu sobie możemy przeczytać. Książki i... Nie to, god damn it. Książki, okej. Okay. Więc tutaj mamy wszystko. Będziemy mogli sobie to po prostu czytać. Czytać i jeszcze raz czytać. Jak ktoś jest zainteresowany uniwersum Wiedźmina, to na pewno chętnie sobie poczyta. Ale ja się raczej tym nie będę zajmował. Chciałbym sobie zrobić ogólnie w tym odcinku chociaż tą jedną misję. Tak, żeby nie było za nudno. No i dobra, już wszystkie znaczniki zniknęły. Tak więc będziemy pewnie... A zobaczmy z ciekawości mapa świata. Okej, okay, no i tu mamy księstwo Tossaint. Nie wiem, jak to się wymawia. Zobaczmy ogólnie na mapę. Jak widać, mapa ogromna. No może wcale nie taka ogromna, jakby się mogło wydawać. Nie.
Okej, zmiana decyzji. Mapa wcale nie jest taka ogromna. Ale ogólnie tam się gdzieś mamy mniej więcej pewnie udać. Albo do jakiejś karczmy tutaj. Debrza. Okej, dobra. No i stąd pewnie ruszymy sobie ku przygodzie do księstwa. Nie będę mówił nazwy, bo nie potrafię wymawiać. Pewnie już mi w komentarzach skrzyczycie za to, o ile w ogóle ktoś będzie to oglądał. To się okaże. Jeżeli oglądasz ten widz, to na widzu mój napisz, że tak, ja oglądam i chcę więcej odcinków z Wiedźmina, bo chcę i tyle. Dobra, idziemy tutaj. Bang. O, jacy ładni rycerze, jakie ładne zbrojki mają. Świecące, akurat. Gera! Wszędzie cię szukaliśmy. Chodź, wejdziemy do środka i porozmawiamy. Już widzę, że troszkę za cicho jest tutaj. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Okej, czyli wymawia się to Toussaint. Okej, teraz będę wiedział na przyszłość. No pewnie, że im pomogę. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi. Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień. Ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Tak jest. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. O, koteł! Uciekaj, kotełku! O! Ale się wkurzył. Słuchajcie, niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zorg. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie?
Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Toussaint. Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się babki błaznów. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią. O! Na żurawia! Dawajcie, nikczemnicy! Dobra, słuchajcie, troszkę jest za cicho. Już tutaj planowałem to zrobić od samego początku. Jak tylko usłyszałem, jak oni cicho mówią, ja nawet tego za dobrze nie słyszę. Podkręćmy sobie może na dialogi. Na 90 powiedzmy. I tutaj na 40 całą resztę. I powinno być... Okej, okay, dobra, to lecimy. Bitka! Oh yeah! Nigdy się nie nauczycie. O kurde, nie ten znak. Już się zmieniło wiele, widzę. Oh yeah! Ale walka, o co chodziło. Oh yeah! No i co, pokonałem ich wszystkich. Można powiedzieć, że bez większych problemów. A nie, jeszcze tu jest ich parę. Raczej... Raczej za dużo to oni mi tutaj nie zrobią. Chociaż ci starczami są troszkę irytujący, nie da się ukryć. O tak, pięknie, ale go rozciąłem na kawałki. Jeszcze ich tu jest? Kurde, ile ich tu jest? No bez przesady. Dobra, łucznik to tam... Właściwie kusznik. Żadna przeszkoda. Dobra, mamy tu jeszcze jakiegoś bandziora. Chodź, jesteś ostatni. Oje, yeah, dobra, pokonani. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No. No to mówcie. Co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie. Pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc! Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta.
jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta dokładnie tak powiedziała. Zapytaj. Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Okej. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Okej, zadajmy jeszcze kilka dodatkowych pytań. Mamy tutaj sporo rzeczy, tak więc lecimy! Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową, albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Skąd to pierwszy? Nie. To samo wybrałem drugi raz, dobra. A byś próbował już zapolować na te bestie? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj, ty! Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. Mamy dziwne opcje. Przyjmuje to zlecenie albo zastanawia się, czy przyjąć to zlecenie. No to pewnie, że przyjmuję. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! Tu są!
Ruszamy! Jej! Na złotych koniach. No dobra, oni na złotych, a ja na płotce jak zawsze. Dobra, tu jakieś mamy podpowiedzi. O kurde, mój telefon zwariował. Nic się nie wyświetliło, dziwne. A nie, wyświetliło się oczywiście, tylko mój telefon, zanim coś ogarnie. Muszę odpisać. Dobra, nie odpiszę oczywiście, bo mój telefon to złom. God damn it. Oh yeah. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Jeee, dodatek! Jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Oho, bijemy się. I ruszamy do walki. O tak, taki to ja dodatek uwielbiam. To jest początek. Oh yeah. Witamy w Tucson. Zaczynamy od walki. Goliat. Dobra, najważniejsze, że ja mu zabieram chociaż trochę życia. Woho! Dobra, zwiększy swoją siłę! Auć, auć. Wow, co on robi? Wariat. Ale zginie i to szybko. To jest dopiero pierwszy potwór, więc tutaj... Nie powinienem mieć problemów, tak? Dobra, ten ruch już znamy. I żegnaj! Bang! Oh yeah! Dom do dom! Dom do dom! Pokonany! Hehe! Easy! That was easy! Porywanie się na Olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Najpiękniejszej. Jeszcze tak. Jeśli nie chce wymieniać spokojem. Jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta
i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z Olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy Olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. Standardowy ruch. I mamy trofeum. Pierwsze z Tosao. Czy mi się wydaje, czy jakbym miał tutaj troszkę więcej FPS-ów? Chyba tak, bo wiecie co? Wydaje mi się, że troszkę jeszcze bardziej poprawili optymalizację. Takie mam wrażenie. Okej, składniki roślin, zapewne wszystko to samo. Mamy tu jakąś chatkę, więc warto byłoby do niej zajrzeć, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe. Jest, oczywiście. Patrzcie, jakie ładne to mają chatki, niebieskie. Wszystko takie kolorowe, zamknięte. O nie, nie dostanę się do środka. A tam może jakieś skarby na mnie czekają. Okej, dobra, zbierzmy sobie ogólnie składniki. 245 nawigarskich koron. Większy czerwony mutagen. Floreny, stara i jakiś miecz. Dalia. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj, z czegoś czasem nie ma, przez przypadek. Patrzcie, mam prawie 60 FPS-ów, kurde, co za miejsce. Ale czuję, że w mieście już tak słodko nie będzie. Tutaj po prostu początek taki jest. Dobra, zobaczmy sobie. Okej. To jest to, co znaleźliśmy? Nie, to jest miecz żmij. To mogę wyrzucić, to też mogę wyrzucić, kompletnie niepotrzebne. Pancerz wojownika Ferrari. Nie wiem, może się przyda, kto wie. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy się teraz gdzieś udać? Podążać mamy za Miltonem. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewnia. Mutacje i rynsztunek wiedźmiński. W krwi i winie możesz przejść wiedźmińskie mutacje, które blokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześledź historię profesora Morału, aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach. Tu samo można znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rynsztunek wiedźmiński, dodając premię za skompletowanie połowy lub całego zestawu. Super, warto to sprawdzić. Okej, nie chcę miecza. Tylko chciałbym, ogólnie już przypomniało mi się, po co ja tutaj w ogóle wszedłem. Postać, tak, tutaj, o, nawet to zmienili troszkę. Mamy tutaj większy czerwony mutagen. Większy czerwony mutagen. Trzy dostępne punkty, no proszę. W szermierkę chyba sobie pójdziemy jeszcze raz. Ale mam tylko trzy dostępne punkty. Dobra, tutaj po troszeczkę w to. Sugestia, spoko. Mogę to aktywować w sumie. Mutageny, pamiętam, że jakoś można było te mutageny. To już wiem, dobra, już sobie przypominam. W alchemii można łączyć mutageny, dokładnie. Mamy już wszystkie eliksiry chyba. Może jakiś nowy? Nic nowego. Większy czerwony mutagen. Okej. Trzy zwykłe mutageny, ale ja już tu od razu znalazłem większy. Więc no spoko. Chętnie go sobie tutaj włożę gdzieś. Zamiast tego.
Tu są mutageny. Okej, no i gdzie on jest? Bo to jest mutagen z wiwerny, plus 5%. Tu mamy też plus 5%. A gdzie jest ten duży mutagen? Jest, na samym końcu. Większy, czerwony mutagen. Tak więc, bam. Ulepszymy sobie umiejętność troszkę. 20% siły ataku 40 i 40%. Super. O to chodziło. Zatrute ostrze 5 na 5. Wydaj więcej punktów, czyli musiałbym tutaj jeszcze. Daj dodatkowe 20% obrony przed atakami potworów danego typu. No to są olejki, to mnie raczej nie interesuje. Okej. Tego nie mam, ale w sumie przydałoby się. To jest dobre. Zwiększa maksymalną żywotność o 500. To mógłbym w sumie troszkę wymienić, albo coś z tego. Z eliksirów w sumie, bo prawdę mówiąc to zatrucia eliksirami to się przyda na pewno. To jest też super, ale to natomiast każdy obecny pamiętaj dodatkowo przed atakami potworów. Ale to są przygotowanie olejów. To mógłbym sobie zamienić ewentualnie na to. Zmniejsza odporność na obrażenia u przeciwnika o 5%. Weźmy sobie to. Zamiast tego, ale wtedy bym musiał tutaj czerwony mutagen dać. Właśnie, żywotność plus 450. No w sumie 50 żywotności. Zawsze coś mi to da, prawda? To 15%, ale gdybym to włożył w czerwony. Bo w sumie mogę to zamienić, bo to mi nic nie daje. Albo to, no, z tym. Zobaczcie, i teraz mamy więcej. Bo czerwony mutagen wzmacnia, a jak tak zamienimy, to je będzie. 10% zyskamy, więc moim zdaniem się opłaca. Żywotność 450 i jeszcze więcej ataku, tak więc się mi takim koksem robionym pod atak. I w sumie jeszcze mógłbym zobaczyć jedną jeszcze ważną rzecz. Postać. Nie. Rzemiosło? Nie. Gdzie to było do cholery? Zadania, postać, medytacja. Coś miałem zobaczyć, ale wyleciało mi kompletnie z głowy. A, już dobra, pamiętam. W co ja tu kliknąłem? Znaki. Znaków praktycznie w ogóle nie rozwijałem. Jeżeli już, to chyba znak Queen rozwijałem? To jest umiejętności podstawowe. Znaków w ogóle nie rozwijałem, bo znak Queen i tak był OP. Jedynie sugestia, żeby po prostu wykorzystać jakąś siłę perswazji, żeby z kim, dostać nowe opcje dialogowe. Kinetyczne uderzenie, więc tutaj raczej się nie opłaca. To dałem. Odpycha przeciwników, co w ogóle nie mam nawet użytego tego, więc trzeba będzie zrobić jakiś mały restarcik punkcików. Ogólnie ten pierwszy odcinek będzie godzinny, tak? Bo nie chcę sobie jakoś psuć tej całej fabuły. Dlatego po prostu zrobimy taki godzinny odcinek, godzinny gameplay z Wiedźmina z dodatku Krew i Wino. Swoją drogą więc ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Ok, więc tak jak mówiłem, to będzie gameplay godzinny, czyli pierwsze wrażenia z Wiedźmina, z dodatku Krew i Wino. Tak więc wolniej. Nie ma tutaj mieliśmy przybyć? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Na 100% przeoczyli wiele rzeczy. Ryba, oreny przeoczyli, proszę bardzo. Same skarby. Rozejrzyjmy się, oczywiście. Te buty. Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Zobaczymy, dokąd się udali.
Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Zaraz, żebym ich ich chciał, nie znam. Ostrożnie. O nie! Tylko nie trupojady! Farszywce! Co? Wybuchające. Niedobrze. Kurde. Muszę uważać, bo one pod koniec życia chyba wybuchają. No, dokładnie tak. Ucieczka! Jest, przeżyłem. Nice. Szukajmy dalej. Uhuu! Nieźle mi poszło. Mózg potwora, krew zgnilca. Chyba raczej nic nowego tutaj nie dostałem, jakichś nowych składników. Kolejne ślady. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza. Dobra. O kurde. Nie to. Dobra, zrobimy sobie małą medytację, żeby zregenerować życie. Właśnie, nie powiedziałem wam. Gram na poziomie trudności średnim. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie zmieniałem go od początku gry. Opcje. Rozgrywka. Okej. I tu mamy responsywność poruszania się. Nie wiem, co to jest nawet. Poziom trudności. Miecz i opowieść. I to jest drugi poziom trudności. Z czterech. Tak więc tak, no. Myślę, że całkiem spoko. Ja tutaj jakoś nie chcę grać na jakoś na najwyższym. Mógłbym, tak, ale by to zajęło mnóstwo czasu. Jak wiadomo, w tych czasach czas jest cenny, więc gramy sobie na średnim po prostu. Odpłynęli stąd. I to niedawno. Warto by było też zrobić jakiegoś ładnego screena na pamiątkę. Wiadomo, screeny na Steamie muszą być. Selfie, wiadomo. Dobra, przeszukajmy dalej, tu coś leży. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Nic więcej nie ma, musi coś jeszcze być. Coś jeszcze musiałem przeoczyć. Tylko rupiecie talerz niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Rupiecie też można rozłożyć, więc... Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Coś tu jeszcze przeoczyłem. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Same śmieci. No wiem. Coś przeoczyłem, tylko co? Jak się kręcę, to może gdzieś przy brzegu bardziej powinienem poszukać. Ale prawdę mówiąc, nic mi się tutaj nie rzuca w oczy. Nie, no stąd przyszedłem, tak? Więc tutaj raczej odpowiedź leży gdzieś indziej. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Opla, dobra. Zgadzam. Aha! Wyciągnęli z wody sieci i pocięli je. Krwi jest dużo, więc pewnie zwłoki były poćwiartowane. Potem zanieśli porąbane kawałki do łodzi i odpłynęli. Tak. Zanurkuję i sprawdzę pozostałe sieci. Tu przyczepione były sieci. Tak jest. Jaka woda czysta. Kurde. Normalnie lazurowe wybrzeże. Dobra, co to mamy? Skrzynia jakaś. Co to może być? Jakieś nie bezwartościowe rzeczy. Wiem, że tam powinienem popłynąć, ale najpierw zobaczmy, co tu jest. Złamane wiosło. Super. A czemu jest na czerwono zaznaczone? Co to jest, jakiś ślad? Chyba nie. Chyba tutaj chodziło po prostu o to, żeby dostać się do tego czegoś tutaj, co wisi. Pusta z
monogramem DLC. I Len. Ktoś upolował sobie w sieci Len. Czemu nie? Można i w ten sposób polować. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Nie należała do arystokraty. DLC. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Mm-hmm. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Czemu nie? Możemy ich zapytać. Zobaczymy, co oni wiedzą, chociaż dziwnie się na mnie patrzą. No właśnie. Wydaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Hej ho, do gospody by się szło. Napić się piwa. I wódki, hehe. Myślałem, on śmiesznie biega. Zobaczcie, jak on śmiesznie biegnie. Samą porę. Tak. A, zabawne. Śmiechowe. Takie tup, 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 tup. Jakby ta zbroja ważyła 100 tonę. Dobra, chodź szybko, bo... Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. No biegnij. Jejku. Ja mam za nim podążać. U księżnej pani. Zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Ciężko, ciężko na służbie. A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raków. Zupa z raków? Nie jadłem. Kotełek. Cześć, kotełku. Wystarczy odwaga i pewne rady. Nie będę męczył kotka. Wiedźmina trzeba uczarować. Nie będę. Nie pójdę. No i co, już? Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi, ale jako że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? No, z Geraltem. Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek.
Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Ciekawe. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z twardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. To zrobił. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, żenici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci liczy zaraz... krupy. Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Naprawdę tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafi. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie.
I powodzenia, Miltonie. Dobra, słuchajcie, tak więc w tym miejscu kończymy ten odcinek. Był to pierwszy odcinek z gry, właściwie z dodatku do gry Wiedźmin 3, Krew i Wino. Mam nadzieję, że się wam oczywiście podobało. Mam nadzieję, że dużo będzie łapek i dużo komentarzy. Przestańcie tutaj krzyczeć, bo chcę tutaj powiedzieć coś. Dobra, tak więc ja sobie tutaj zapiszę grę. Mam nadzieję oczywiście, że wszystkim się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek i do zobaczenia. Trzymajcie się. Elo, elo.